Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy. W ostatnim odcinku rozmawiałem z Arturem i Tymkiem o niedzielnych spotkaniach sparingowych. Dzisiaj porozmawiamy z Arturem i z Kasią o rzucaniu żelastwem. Cześć. Cześć, cześć. Cześć. Słuchajcie, za tydzień z Hakiem odbędą się mistrzostwa w rzucaniu nożami i toporkiem, tak? Dobrze pamiętam? Tak, pierwsze mistrzostwa rzutu nożem i toporkiem w Warszawie odbędą się w sobotę, 29 sierpnia. Zapraszamy. Będzie to w Wiosce Żywej Archeologii przy ulicy Wysockiego 11 i jest to jak najbardziej otwarte wydarzenie. Można przyjść, popatrzeć, można jak najbardziej również zacząć rzucać. Zapisy będą w trakcie, na samym początku, na naszej grupie, o której zaraz będziemy również opowiadać, będzie cała informacja i wszystkie godziny również podane, więc można po prostu wpaść, porzucać. Jeszcze zapraszamy oczywiście wcześniej, na jeszcze wcześniejszą sobotę, na sobotnie rzucanie, żeby się trochę wdrożyć i przyzwyczaić do miejsca. Tak, to już jutro. To są, rozumiem, pierwsze mistrzostwa, tak? Czyli jeszcze nie organizowaliście tego typu imprez? Pierwsze w Warszawie. Do tej pory organizowane zawody były głównie przez Bractwo Sztyletu i Topora. To są bardziej doświadczeni od nas zawodnicy, tacy jak Gregor Poprowski, Jan Sokalski, na przykład wielokrotni w sumie, czy Janusz Kupś, wielokrotni medaliści w dużych zawodach, mistrzostwach, już nie tylko na skalę krajową, ale również na skalę światową, więc bardzo takie rozpoznawalne osoby w tym konkretnie świadku. My z nimi rzucaliśmy właśnie na zawodach od jakiegoś czasu, dłuższego już w sumie. Już kilka dobrych lat. A teraz dzięki właśnie Wiosce Żywej Archeologii mamy możliwość zrobić coś takiego w Warszawie, co jest o tyle zupełnie nową sytuacją, że dotychczas wszystkie te zawody były na różnych poligonach, takich bardzo odległych i trudno dostępnych miejscach, do których dojazd wymagał całkiem sporej... Tak, u nas często nawet na 3 przesiadki. Tak, a do Warszawy jednak w większości osób w kraju jest po prostu bliżej. Dużo już osób się zapisało? Szczerze mówiąc, do końca nie wiemy. Zaraz możemy zobaczyć, ile jest w tej chwili zainteresowanych. Nie wszyscy też mówią o tym, że się interesują. Część osób nie posiada Facebooka z naszych znajomych. Że wiemy, że już przyjdą. Nie zbieramy zapisów na zasadzie takiej wcześniejszej, że ile osób będzie na pewno, tylko po prostu ile osób dojedzie, tyle będzie. Jedynym ograniczeniem są przepisy dotyczące pandemii. Oczywiście nie może być to powyżej 150 osób, a aktualną na tę chwilę 187 osób weźmie udział lub jest zainteresowanych na Facebooku. Ale oczywiście social media rządzą się swoimi prawami, więc tym drobnym naddatkiem się za bardzo nie przejmujemy. Nie boicie się, że sytuacja pandemiczna może się pogorszyć w ciągu tego tygodnia? Macie jakiś plan B? Może, tylko wiesz, jak to jest. Najgorszy jest ten strach, który powstrzymuje przed działaniem. Taki jest plus, że nasze zawody będą odbywać się na zewnątrz. To nie będzie miejsce zamknięte, także jednak to trochę ułatwia, tak? I zachowujemy odstępy. To nie jest tak, że naraz skupiamy się w jednym miejscu, każdy ma tarczę, do której rzuca. W czasie zawodów też jest właściwie przy tych tarczach tylko zawodnik i sędzia, reszta jest od dali, także myślę, że tutaj nie ma problemów z bliskością osób koło siebie. Ale maseczkę trzeba mieć? Jeżeli tylko przepisy będą tego wymagać, to oczywiście. Powiedzcie może troszeczkę o tych zawodach, właśnie jak to wygląda tak w praktyce. Są tam jakieś kategorie? Jasne. Jak to właściwie wygląda? Nasze zawody, ze względu na to, że to będą pierwsze organizowane przez nas zupełnie, nie będziemy pomagać w organizacji, tylko to my będziemy tutaj gospodarzami głównie. Będziemy robić to tak ostrożnie i delikatnie i będą tylko te najbardziej podstawowe konkurencje. To znaczy 3, 5 i 7 metrów w kategorii rzutu nożem, to są odległości od tarczy, oraz 4, 5 i 7 metrów, jeżeli chodzi o rzut toporkiem, czyli inaczej tomahawkiem, to każda z tych odległości jest osobną konkurencją. To znaczy, że można na przykład zdobyć pierwsze miejsce w rzucie na 3 metry, trzecie miejsce w rzucie na 5 metrów i nie zdobyć żadnego na 7, albo odwrotnie. Tak więc jest większa szansa, że się przyjedzie z jakimś pucharem czy
innym podarunkiem do domu. Trofeum. Właśnie. A właśnie nagrody jakieś są? Puchary? Oczywiście. Tak, oczywiście będą puchary. Tutaj właśnie wszystko załatwiamy. To może pewną anegdotkę to opowiemy, może nie na razie, żeby nie zapeszać, ale przy jakimś następnym naszym spotkaniu, bo też oczywiście muszą być przygody i z tym związane. A jeszcze wracając do tych kategorii, są kategorie wiekowe też, czy wszyscy startują razem? Nie, wszyscy startują razem i to jest ogromna zaleta tego sportu, jakim jest rzucanie czy nożem, czy toporkiem. Tak samo jak byłem na Mistrzostwach Świata w Rymarowie i startowali zarówno zawodnicy mający lat 12 chyba miał ten chłopiec wtedy, jak i małżeństwo na przykład 87, jeżeli dobrze pamiętam, mieli z Włoch. I to byli normalnie w jednej kategorii i jedni, i drudzy, szczerze mówiąc, i ten chłopiec 12-letni, i ci 80-parolatkowie rzucali naprawdę bardzo dobrze. Więc tutaj ani podział na płeć, ani podział na wiek nie jest po prostu potrzebny. Była nawet duża dyskusja na temat właśnie, czy jest niezbędny podział na płeć, jeżeli chodzi o rzucanie. Dyskusja ta odnawia się co jakiś czas w różnych kręgach, dlatego że z jednej strony ten podział na płeć ma jakieś tam drobne uzasadnienie, jeżeli chodzi o siłę, a z drugiej strony no to są jednak o wiele bardziej sporty takie celnościowe, więc jeżeli chodzi o taką dużą grupę, którą jest Eurofrowers, to jest takie zrzeszenie właśnie miotaczy na Europę, to tam ogólną konkluzją było, żeby tego podziału nie robić. Stąd u nas tego podziału nie planujemy. Kasiu, jaki jest twój stosunek? U nas tak, u nas nie planujemy. U nas w Polsce też z tego powodu, że po prostu mało kobiet rzuca i często zdarza się na zawodach, że są 3 albo 4 kobiety, które uczestniczą w tych zawodach na kilkunastu mężczyzn. No i szczerze mówiąc, trochę głupio jest brać udział w zawodach, kiedy wiadomo, że zdobędzie się na pewno co najmniej 3. miejsce. To jest trochę, no, brak jest tego wyzwania, tak? Więc rozmawialiśmy już kilkukrotnie z organizatorami, ponieważ właśnie pytali też mnie o zdanie, jakie jest moje zdanie. I ja mówię, że ja wolę wziąć udział w zawodach z wszystkimi razem i mieć jakąś taką, nie wiem, no, wyzwanie, tak? Próbować kogoś pokonać, chociażby osoby, które naprawdę mają wysoki poziom, niż startować tylko jako jedna z 3 kobiet i dostać 3. miejsce, 2. albo 1, tak? No to trochę jest co innego. Ale faktycznie, jeśli chodzi o odległości takie jak 7 metrów, no to mi już jest często ciężko dorzucić w ogóle do tarczy, tak? Zależy jeszcze, jakiego noża używam albo jakiego toporka, zwłaszcza rzut toporkiem jest no dość ciężki, tak? Jeżeli ja jestem drobną kobietą, jeżeli inne kobiety również są drobne, no to jest ciężkie. Ale to no, tak samo może być drobny mężczyzna, tak? Więc tutaj płeć czasem ma znaczenie, natomiast no, bardziej chodzi o po prostu wielkość osoby i jej siłę. A są kobiety, które odnoszą duże sukcesy w tym sporcie? Jak najbardziej, jest nawet cała grupa, jeżeli chodzi o zrzeszające kobiety właśnie miotające nożami, to jest Bladed Sisterhood i one właśnie tak bardziej pod tym kątem zrzeszają, gdzie do grupy nie ma dostępu żaden osobnik płci męskiej, ale z tego co mi wiadomo, na razie żadnych oddzielnych zawodów też nie robiły, więc mamy pełne równouprawnienie. Wy oboje też rzucacie, prawda? Tak jest. Tak, tak. Jak długo rzucacie? Myślę, że zaczęliśmy około 2013 roku. Trudno jest tak dokładnie określić, kiedy rzucamy ze względu na regularność, bo ten 2013 rok moim zdaniem jest to moment, kiedy zaczęliśmy rzucać przynajmniej raz w tygodniu po parę godzin. Wcześniej to tam były jakieś próby, może raz na jakiś czas, sporadycznie. Od 2013 próbujemy. Te próby często były naprawdę trudne, bo wtedy jeszcze nie było tak dużo materiałów, czy to właśnie w internecie, czy to po prostu na YouTubie, czy nie było tyle ludzi, którzy rzucali. I nie było informacji, na przykład jeżeli chodzi o rzut bezobrotowy, bo rzuty w ogóle można podzielić na dwie grupy, tak najłatwiej. Na rzuty na obrót, pół obrotu, obrót, ileś obrotów dowolną. Kiedy nóż się obraca, tak? Tak, nóż, toporek, cokolwiek, kiedy rotuje. Lub bezobrotowe, kiedy leci sobie cały czas, także robi najwyżej, to ćwierć obrotu. I one mają różne nazwy, tam w zależności od państwa, część osób nazywa to rzutem bezobrotowym, no spin,
Anti-spin to bez tak naprawdę większego znaczenia. Grunt, że nie ma tej rotacji takiej jak przy rzucie obrotowym. Więc jak myśmy zaczynali rzucać, to bardzo dużym problemem dla nas było odkrycie, że trzeba usztywnić ten garstek. Dopiero kiedy podpowiedział nam to jeden z naszych trenerów z walki bronią, wtedy jeszcze, bo ćwiczyliśmy razem jiu-jitsu też, to dopiero wtedy zaczęło się tak naprawdę coś wbijać. I tutaj mogę taką anegdotkę opowiedzieć. Jak kupiłem pierwszy porządniejszy nóż do rzucania, nie jakiś mały, lekki chiński, bo to też jest bardzo ważny temat, czym rzucamy, ale to za chwilkę. Jak kupiłem pierwszy taki lepszy nóż do rzucania, to był Cold Steel True Flight Thrower, które wtedy jeszcze nie były takie łamliwe, jak są teraz, więc to był naprawdę fajny nóż. To próbowałem go wbić przez 4 godziny. To jest 4 godziny, to jest wbrew jakiejkolwiek statystyce, to jest po prostu, zdaje się kompletnie nieprawdopodobne, no ale tak niestety było. Przez 4 godziny rzucałem tą sztabą i nie byłem w stanie jej wbić. A Kasia tylko tak dzielnie, nie martw się Artur, kiedyś w końcu na pewno go wbijesz. Tak, tak. Początki były ciężkie, ale to zwykle tak bywa. Poddałem się po 4 godzinach. Potem właśnie przez te pierwsze lata to wyglądało tak, że wszyscy ludzie w naszym otoczeniu twierdzili, że rzut bezobrotowy na przykład nie istnieje. Że to jest fotomontaż, że te nagrania, które są na YouTubie, ktoś po prostu zmontował, żeby tak wyglądały. A że rzucić bez obrotu się nie da, że można rzucać tylko na obrót. Co też nie ułatwiało nauki, szczerze bym powiedział. Dlatego mi na przykład opanowanie rzutu bezobrotowego, opanowanie to za dużo powiedziane, rzucanie bezobrotowo tak, żeby ten nóż się wbijał, zajęło około 3 lat. A też w momencie, kiedy zaczął się wbijać, to jeden znajomy, który z nami rzucał, skomentował to, że taki rzut bezobrotowy to on by mógł przyjąć na klatę. I faktycznie bardzo prawdopodobne, żeby mógł, bo nóż dosłownie delikatnie trafiał sztychem w cel, i często niestety odpadał. Dopiero potem, przez kolejny rok, udało się włożyć w to siłę. No a teraz ludzie się uczą tego z nami w ciągu często godziny, tak. Często krócej. Dzięki właśnie temu, że jest ktoś z boku, kto może podpowiedzieć. Wy organizujecie, tak jak w niedzielę, organizujecie te niedzielne spotkania sparingowe, to spotykacie się też, żeby rzucać, tak? Tak, to są sobotnie spotkania takie, sobotnie rzucanie nożem i toporkiem, również na wiosce, czyli na wiosce żywej archeologii. Tylko że tu jest troszeczkę inaczej, dlatego że niedzielne spotkania sparingowe są inicjatywą taką stuprocentowo oddolną. Podczas gdy sobotnie rzucania są bardziej, mają taką bardziej warsztatową formę. Oczywiście, jeżeli ktoś chce po prostu przyjść porzucać, to super, ale tutaj właśnie przez to, żeby oszczędzić ludziom tego czasu i tego zniechęcenia po prostu, które naprawdę pojawia się niestety często, to tutaj prowadzimy to bardziej na zasadzie seminarium, warsztatu, kiedy dzielimy po prostu zainteresowanych na dwie grupy, zależnie od tego, czy ktoś chce rzucać na obrót lub bez obrotu i zależnie od tego, albo czy podchodzą do Kasi, albo do mnie. Tak, ja raczej rzucam obrotowo, głównie na pół obrotu, ale też często na cały obrót na początku jest to trochę łatwiejsze. Natomiast Artur dużo bardziej lubi rzucać bezobrotowo i tam właśnie kierujemy osoby, które są tym zainteresowane, tam się uczą, no i później kontynuują. Oczywiście można spróbować jednego i drugiego, można też u nas rzucać toporkiem. Mamy kilka tarcz dostępnych, także zwykle jest fajnie. Parę osób, parę albo paręnaście, nawet czasem parę dziesiąt wpada. W ciągu tej soboty. Zwykle jesteśmy, tak. Zwykle jesteśmy kilka godzin. Czasem się to przedłuża, bardzo często się przedłuża, bo jakoś tak nie umiemy skończyć o tej, chyba zwykle 15 miało być koniec, tak? Ale to nie 15, wychodzi. Do 15 mają być warsztaty, przychodzi ktoś na przykład 14:45, o super, rzucać nożami, czy ja mogę się nauczyć? Nie jesteśmy bardzo w stanie powiedzieć. No, wiesz, nie, przyjdź za tydzień. Tak, no to nam nie wychodzi, więc... Więc wychodzi to jednak cały dzień w sumie, zwłaszcza, że rozstawienie tego wszystkiego, potem posprzątanie, bo jednak bardzo dużą, ważną kwestią są kwestie bezpieczeństwa, więc oddzielamy ten teren od reszty terenu, tak żeby nikt się tam przypadkiem nie zabłąkał i żaden rykoszet go omyłkowo nie trafił, bo jednak na
zwłaszcza te rykoszety są. Więc na to też warto uważać. Słuchajcie, jak zacząć przygodę z rzucaniem nożami? Najlepiej zacząć, myślę, od wejścia na naszą grupę. Na naszą grupę Sztuka Rzucania na Facebooku. Mamy tam taką mapkę, to jest mapka googlowska, na której każda zainteresowana osoba może umieścić pineskę z miejscem, gdzie rzuca. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że zdecydowanie najwięcej nauczyć się można, po pierwsze, w momencie, kiedy jest ktoś obok, po drugie, nie na swoich błędach, a na cudzych. Bo bardzo często ludzie próbują zaczynać od lekkich, tanich, chińskich noży i szybko się zrażają do tego, dlatego że lekkim nożem próbują rzucić z dużą siłą. Te noże bardzo mocno rykoszytują, bardzo trudno się wbijają. A tak na czyichś nożach, często bardzo różnych, od razu wiedzą przynajmniej, czego nie kupić, to raz. A dwa, widząc kogoś z boku, mogą zastosować to do siebie. Niezależnie od tego, czy tej osobie się udaje, czy nie. Jeżeli się nie udaje, to widzi, że są dane błędy i widzi, czego nie robić. Jeżeli się udaje, wie, do czego dążyć. To samo ta osoba z boku. Zawsze może coś podpowiedzieć. Więc jest to zawsze bardzo wartościowe. Oczywiście zapraszamy też do nas na sobotnie rzucenia. To jest jak najbardziej też opcja, bo jeżeli tylko możemy coś podpowiedzieć, to podpowiadamy. Jeżeli tylko możemy jakoś pomóc, to pomożemy. Celów też mamy już coraz więcej, więc jest gdzie rzucać. I to są chyba takie najsensowniejsze opcje. Ważne, żeby nie zaczynać od lekkich, żeby nie iść po tej najmniejszej linii oporu i tego, co największość osób od razu chce zrobić, czyli kupić na dowolnym portalu aukcyjnym czy na bazarze jakieś noże do rzucenia kolorowe z oplotami czy w dziwnych kształtach i które wyglądają bardzo ładnie. Tak, i często są tanie, bo skończy się to właśnie tym, że po prostu się zrażą lub, oby nie, rykoszetem po prostu się uszkodzą, a tego chcę uniknąć. Nas też na tych warsztatach przynosimy bardzo dużo różnych noży, całą wielką torbę, plecak. Ostatnio jechaliśmy nawet z walizką. Właśnie o to chodzi, żeby spróbować różnych typów, tak? Bo noże są bardzo różne, niektóre z nich mają gardę, jedne mają ostrze z dwóch stron, drugie mają z jednej strony, inne mają kształt tak jakby włóczni trochę, tak? Takiej strzały. Także są bardzo różne, inne są cięższe, drugie są lżejsze, mniejsze, większe, także każdemu pasuje trochę co innego, tak? Ja rzucam innymi nożami niż Artur i inni ludzie też. Jednemu pasuje jedno, drugiemu pasuje drugie, także najlepiej jest wziąć go do ręki, sprawdzić kilka razy i też nie zrażać się po pierwszym razie, bo jeden rzut to jest właściwie żaden sprawdzian, tak? To trzeba trochę na to poświęcić czasu. To nie jest tak, że rzut się wbija od razu, tak? Nawet jeżeli ktoś się na tym zna, to musi go trochę wyczuć, musi sprawdzić dystans. Musi zobaczyć jaka siła, także no mówię, też no, trzeba trochę poświęcić na to czasu. To nie jest tak jak strzelanie z łuku, że to od razu ta strzała leci i się wbija. Ale trudniej. Więc nie polecamy na samym początku zacząć od kupna noży. Zdecydowanie. Właśnie, czy do rzucania można używać też zwykłego noża, takiego nie wiem, no tej chociażby nieśmiertelnej mory, czy po prostu to musi być koniecznie nóż do rzucania, rzutka? Jest nawet, słuchaj, takie powiedzenie, rzucić można wszystkim, tylko nie wszystkim dwa razy. Więc jak najbardziej morą też możesz rzucać, chociaż noże do masła się też sprawdzały częściowo. Tak jest. Chociaż nie będzie to zbyt wygodne, bo mory są po prostu bardzo lekkie. Ale rzucać można naprawdę absurdalnymi rzeczami. No śrubokrętami. Ostatnio rozmawialiśmy o rzucaniu śrubokrętami. Śrubokręty się bardzo ładnie sprawdzają, śrubokręty się super sprawdzają, zwłaszcza do technik takich jak military half spin, czyli rzut za ostrze, w tym wypadku trzymając jakby za śrubokręt, nie za rękojeść, tylko za tą podłużną bardziej część, na półobrotu lub dowolną większą o jeden obrót liczbę i techniką rzutu bezobrotowego, dlatego że to są przyciążone do tyłu. Ta rękojeść śrubokręta jest zwykle cięższa niż sam długi sztykulec, metalowa część. Więc to nie musi być tak, że to muszą być noże. Sporo osób rzuca gwoździami. To jest tak naprawdę to samo, co japońskie bo shurikeny. Więc to jak najbardziej się sprawdza. Takie większe gwoździe, tak?
Tak, takie duże gwoździe do dachów bodajże. Ogólnie im cięższe, tym lepsze, tak? Tak samo z nóżami. No wiadomo, nie przesadzajmy, ale jednak to nie może być lekki nóż. Zwłaszcza do technik obrotowych. Przy obrocie im cięższe, tym lepiej saperki. Stąd też bardzo popularne jest ostatnio rzucanie siekierami. Powstają miejsca, gdzie właśnie można rzucać siekierami, konkretnie nie toporkami, tomahawkami, a siekierami. Różnica jest przede wszystkim w masie i troszeczkę w budowie, ale to już są techniczne aspekty, które nie mają takiego znaczenia. Ale im coś jest cięższe, tym ta rotacja będzie pewniejsza i łatwiejsza do skontrolowania i przeliczenia sobie w głowie. Stąd saperką też rzuca się fenomenalnie na obrót. Jest kilku takich naprawdę bardzo utalentowanych miotaczy, czy to z Indonezji, czy to z Azji, czy z Rosji. Myślę, że w Polsce też się znajdą oczywiście, którzy potrafią rzucać absolutnie, absolutnie wszystkim tak absurdalnymi rzeczami, jak na przykład czapką z daszkiem. Na tyle, że... I to wszystko jest w tej chwili w internecie. Mamy w tym momencie taki piękny rozkwit, że to aż nic tylko się uczyć. Ja widziałem ostatnio, Adam Czeladin rzucał pałeczkami takimi zaostrzonymi, takimi pałeczkami do ryżu rzucał w pudełko od pizzy. Też. My też, jak najbardziej. Mamy to nawet właśnie i na grupie, i na kanale. Właśnie to było super w czasie izolacji. W czasie pandemii. Znaczy dalej mamy pandemię, ale w takiej bardziej... W czasie izolacji po prostu. W momencie, kiedy nawet teraz na naszych drzwiach wyjściowych wisi karton właśnie do pałeczek. Podziurawionych. Tak jest, bo pałeczki są tyle super, że pałeczkami nie uszkodzimy w sobie ścian ani czego innego, więc w karton się wbiją bez problemu, ale już wbić je w drewno już jest trochę trudniej, więc a tym bardziej w ściany. Tyle, że tutaj technika raczej bezobrotowa, bo na obrót trochę ciężko. Nie, na obrót też pójdzie, tylko ciężko jest ze wszystkim, dlatego że to jest bardzo lekkie są pałeczki. I jeżeli komuś udaje się rzucać pałeczkami, to już jest dobrze. Czyli można zacząć od pałeczek? Nie polecam. Nie polecam, dlatego że łatwo się zajmie. Za lekkie. Za lekkie i jednak ten stosunek właśnie wbić do nie wbić będzie dołujący dosyć, to po pierwsze, a po drugie rykoszety. Trzeba użyć dużo siły tutaj i to nie jest dobre, bo jeszcze pałeczką się aż tak nie uszkodzimy, natomiast jeśli zaczniemy rzucać nożem z taką siłą, no to już będzie niebezpieczne. Im coś jest lżejsze, właśnie tym niestety te rykoszety są bardziej zdradliwe. Mamy nawet znajomego właśnie z Warszawy, który jest kucharzem i który w wolnych chwilach rzuca sobie pałeczkami do szaszłyków, więc są jeszcze lżejsze. Tak więc rzucać można wszystkim, nie wszystkim dwa razy. O, ostatnio bardzo popularne jest nagranie z Niemczech, z takiej bardzo oryginalnej szkoły rosyjskiej, to znaczy tam jest prowadzący, który jest Niemcem, ale który wziął kurs online u pewnego Rosjanina, także rzuca schwytu odwrotnego. I nagrał odwrotnego, czyli jakby ten soper lodu, tak? Czyli kiedy ostrze jest w dół od małego palca. I rzuca tak bezobrotowo, więc naprawdę oryginalnie. Nagrał, jak rzuca igłami w ten sposób. Można? Można. Takimi igłami do życia normalnymi? Tak jest. No to rzeczywiście. A łatwiej jest zacząć od noża, czy od właśnie topora, czegoś cięższego, może topora, siekiery? W większości osób łatwiej jest zacząć od toporka i siekiery. Mi osobiście nie, ale w zdecydowanej większości osób jest łatwiej rzucać czymś właśnie cięższym, pewniejszym i sprawia to na początku więcej frajdy. Ale żeby nie było tak różowo, ma też wiele innych problemów. To znaczy, o wiele łatwiej jest popsuć i siekierę, i toporek. Stylistka tego nie wytrzymują zbyt długo. Poza tym, o wiele łatwiej jest popsuć też cel. I trudniej jest znaleźć cel, który wytrzyma trafienia siekierą lub toporkiem. Stąd są właśnie takie specjalne miejsca jak Axnation czy inne tego typu lokale, w których można po prostu rzucać ich siekierami w ich miejscu pod dachem. I za to zapłacić, za godzinę. Jak na strzelnicy. Czy jesteście w stanie wymienić jakiś nóż, który jest, nie wiem, dobrym wyborem na początek? Czy jest taki nóż, czy po prostu to wszystko zależy od indywidualnych preferencji?
To bardzo zależy. Oczywiście, że jest kilka takich, czy to grup, czy to typów, które będą dosyć uniwersalne dla danych technik, ale to bardzo zależy od preferencji konkretnej jednostki. I każdy z nas ma na przykład zupełnie inne ulubione noże, które mocno się będą różnić przez wzgląd chociażby na inny dobór technik. Nawet w sytuacji, kiedy byśmy oboje rzucali obrotowo, to ja będę rzucał zupełnie innymi nożami niż Kasia. Więc jeżeli chodzi o takie noże, no to na pewno można by polecić takich naszych rodzimych nożorobów, których znajdziecie całkiem sporo na grupie właśnie Sztuka Rzucania, bo po prostu się tam ogłaszają, a mniej lub bardziej, ale są i tutaj jest tylko kwestią tak naprawdę cena, ile można przeznaczyć na te noże. Z produkcyjnych noży niestety dlatego, że to była jest jedna z moich ulubionych firm produkcyjnych, muszę odradzić zakup noży firmy Coilsteel do rzucania teraz, przez wzgląd na to, że ostatnio się po prostu łamią. Te ostatnie noże do rzucania firmy Coilsteel niestety pękają. Starsze? Jak najbardziej. Starsze pewnie. Z produkcyjnych Kasia bardzo dużo rzuca nożami Glock 78. To są moje ulubione noże, także i na cały obrót, i też bezobrótowo dają radę, także polecam, są fajne. W sumie to tak bagnety nawet. Ale właśnie też czeskie bagnety. Też jako nóż użytkowy, tak? Wtedy można tego używać. Bo tak, bo często noże do rzucania bardzo mocno odbiegają od kształtem. Swojej pierwotnej formy, kształtem i tym, że po prostu nie mają krawędzi tnącej. Noże do rzucania bardzo często już w ogóle nie przypominają noży. Na przykład do rzutu bezobrotowego bardzo wiele osób używa takiego projektu jak Arrow. Arrow, czyli po angielsku strzała. Jest to projekt TomToma, taki bardzo utalentowany miotacz. Bardzo polecam jego nagrania na YouTube, jeżeli ktoś chciałby właśnie uczyć się rzutu bezobrotowego. Ma piękną technikę. I on zaprojektował właśnie noże typu Arrow i projekt uwolnił. To znaczy każdy, kto chce, może tego projektu użyć i on nie rości sobie do niego jakiś tantiem praw czy czegoś takiego. Stąd jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych wersji tego noża, a wygląda trochę właśnie jak taka strzała z łuku z mocno rozszerzoną tą częścią, gdzie byłaby brzechwa. Więc no już noża nie przypomina. Krawędzi tnącej prawie, że nie ma. Tutaj nam helikopter przelatuje. Niestety to są minusy mieszkania w pobliżu szpitala. A ten Glock to jest, rozumiem, taki klasyczny sztylet, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Nie, Glock ma jedną krawędź tnącą, sztylety są obusieczne. Glock jest bardziej klasycznym bagnetem. To znaczy można go osadzić na karabinie, ale krawędź tnącą ma jedną. Owszem, sztych będzie w miarę na centrum, tak więc do pchnięć nadaje się bardzo dobrze. Jest dosyć wąski, tak. Czyli marchewkę pokroi i można rzucić. Tak jest. Chociaż po chwili, jeżeli się rzuca kilkoma, no to po chwili one już po pierwsze tępią się od tego, że często trafia się nożem w nóż, po drugie szczerbią się, po trzecie rękojeści mocno na tym cierpią. A widziałem właśnie na waszym kanale rzucanie glokami i jak jeden się wbił w drugi. To były gloki chyba, tak? Tak. Właśnie gloki to są noże, którym jest to możliwe, ponieważ te rękojeści są stworzone z takiego materiału, który jest miękki, tak? I jest możliwość wbić jeden nóż drugi, bo zwykle typowe noże do rzucania to po prostu sam metal i wtedy nie ma takiej możliwości. One się po prostu będą odbijać. Natomiast tutaj mam rękojeści miękkie, no ale są też minusy, tak? Po kilku latach użytkowania właściwie te rękojeści są już tak poszarpane, że no, ja rzucam za ostrze, tak? W ogóle prawie ich nie dotykam. Rzucam za ostrze i ostrzem on się też wbija. Ja prawie nie dotykam rękojeści, nie trzymam go za rękojeść, bo to byłoby też ciężkie. One się zaczepiają, zahaczają. Także no to są też minusy, tak? Jeżeli ktoś chciałby rzucać za rękojeść, to musiałby albo rzucać każdy jeden do oddzielnej tarczy,
No albo wymieniać je cyklicznie, tak? Bo mówię, tam się robią szczerby, albo szlifować. Niektórzy je obklejają, tak? Też się to spotyka dość często właśnie przy zawodnikach na zawodach. Gloki bardzo często pojawiają się na zawodach. Jeszcze do tych rękojeści warto dodać, że jest to dokładnie ten sam polimer, co na rękojeściach, no, rękojeściach pistoletów Glock. Właśnie, bo to jest ta sama firma, bo ja zawsze myślałem, że to jest jakaś chińska podróba, szczerze powiedziawszy. To jest ta sama firma, tylko sama. Warto pilnować, żeby to były Glocki austriackie, bo niestety jest sporo kopii i w tych butelach czy stronach są oznaczone jako wzór Glock 78. Podczas gdy to niestety nie jest Glock i one niestety szybko się psują, wyginają się, łamią się. No to nie ta jakość zupełnie. Więc tego nie polecamy. Mimo że cena jest dużo niższa, to jeżeli chodzi o rzucanie, o wiele bardziej opłaca się poszukać jakiegoś Glocka z drugiej ręki, dlatego że nie ma dla nas takiego znaczenia wtedy, czy on będzie nieporysowany, czy cokolwiek innego, czy ostry, a dorzucanie i tak się nada, a będzie tańszy. Więc spora część naszych Glocków jest z drugiej ręki. Kasi raz udało dorwać Gloczka, chyba jednego, podczas promocji. Tak. Czasem się zdarza, można skorzystać. Także warto śledzić też. Ważne też, żeby to był Glock 78, dlatego że drugi jest z piłą i ta piła będzie mocno przeszkadzać podczas rzutu, bo będzie zaczepiać po prostu rękę, dłoń, czego nie chcemy. My na kanorze też bardzo często malujemy. Zwykle kolor dominujący to chyba niebieski, ponieważ no niestety to, co się dość często zdarza, noże się ukrywają, tak? One rykoszytują, wpadają nam w trawę, wpadają pod drzewa. Jeszcze zależy, gdzie kto rzuca, tak? Jeżeli ktoś ma taką możliwość, że rzuca na swoim terenie, ma dookoła wycięty trawnik, to jest trochę łatwiej, chociaż jesienią, kiedy spadają liście albo kiedy jest taka dość giętka ziemia, to on może nawet wpaść pod ziemię. Nie wiem, jak głęboko zwykle się tam czasem zdarzało. Naprawdę głęboko, do tego stopnia, że w tym celu kupiliśmy specjalnie wykrywacz metalu, którego używamy tylko po to, żeby znajdywać noże w momencie, kiedy nie możemy ich znaleźć w żaden inny sposób. Grab mamy tylko po to. Mieszkając w Warszawie, mamy grabiec w mieszkaniu. Także srebrne i czarne noże no często się ukrywają jednak po rykoszetach i ciężko je znaleźć. Także polecamy pomalować je albo na jakiś jaskrawy kolor, albo właśnie na niebieski. Z jaskrawych kolorów właśnie niebieski najlepiej się sprawdza, o tyle, że jaskrawy pomarańcz, jaskrawy zielony, jaskrawy żółty to są takie kolory, które czy wiosną, czy jesienią niestety wcale nie ułatwiają znalezienia noża. Czerwony. Drugim w kolejności takim kolorem, który ładnie się sprawdzał, jest różowy, ale po pierwsze no, niewielu jest chętnych, żeby pomalować noże na jaskrawo różowo. Po drugie jednak nadal ten różowy nie jest aż tak nienaturalny jak jaskrawo niebieski. Tutaj to takie... Czyli to niebieski taki bardzo jaskrawy, tak? Tak, jasny, taki... niebieski, jaskrawy. Taki do znaczników. One są w ogóle określone właśnie jako marker albo coś takiego. Farby sprayu do metalu, czy ogólnie do wszystkiego praktycznie. I wystarczy pomalować dwa razy. Ta farba trzyma się, oczywiście trochę się zdziera, ale wystarczająco jest widoczna, żeby ułatwić znalezienie noża. Dużo łatwiej to jest to. Dużo macie noży do rzucania? Oj. Myślę, że bardzo dużo. Dużo. O wiele więcej niż jesteśmy w stanie unieść oboje. Jednorazowo. Więc to jest spory problem. Kilkadziesiąt spokojnie. Więc... Nawet nie tak wiem, też myślałem. Jest to. Więc... Ale to jest kwestia tego, że tyle potrzebujecie, czy po prostu, nie wiem, pojawia się jakiś nowy nóż, który wam się podoba, albo po prostu zauważacie jakiś nóż, który wam się podoba i musicie go kupić. Niestety nie mamy takich możliwości finansowych, żeby kupować takie noże, które nam się podobają, jak tylko je zobaczymy. Aczkolwiek żałuję, bo jest w tym momencie na rynku bardzo wiele fajnych noży, które z miłą chęcią bym zakupił i którymi bym porzucał. Na szczęście właśnie dzięki funkcjonowaniu grupy i dzięki temu, że jest nas całkiem sporo w Polsce już w tym momencie, nawet jeżeli ktoś inny kupi sobie dany komplet, to często można po prostu się spotkać, zapytać, czy można porzucać jego kompletem i wypróbować, zanim się go zakupi lub po prostu wypróbować.
omijając w tym momencie zakup. U nas taka ilość jest ze względu właśnie na te poszukiwania. Zanim ta grupa funkcjonowała, jak funkcjonowała, bo trzeba było właśnie coś kupić, żeby spróbować tym porzucać. Stąd często zdarzają się sytuacje, kiedy zakupy były co najmniej nietrafione. Stąd właśnie tak ważne jest, żeby tych noży była taka duża pula, żeby nowe osoby mogły sobie same się przekonać, same rzucając na własnych błędach i na własnych próbach, ale nie bez ponoszenia tych kosztów, które już myśmy ponieśli. Stąd taka ilość noży po prostu się przydaje. Poza tym to też jest takie sezonowe, bo na przykład miałem przez kilka dobrych lat noże, które już myślałem, że będą dla mnie na przynajmniej jeszcze długie kilka lat ulubionymi nożami, uniwersalnymi nożami, którymi rzucałem z największą przyjemnością. Do momentu, aż w pewnym momencie znajomy z Moskwy przywiózł zupełnie inne noże i nagle okazało się, że mogę nimi poprawić swoje osiągi o dobre kilka metrów, jeżeli chodzi o odległości, bez zupełnie trudu i są dużo wygodniejsze, są dużo przyjemniejsze, stąd bardzo szybko się przestawiłem do tego stopnia, że praktycznie już nie rzucam tamtymi, które przez lata były moimi ulubionymi. Stąd to też się zmienia. I wypadają z łask. Zwykle właśnie zmienia się nóż, kiedy trafi się taki, którym rzuca się łatwiej, tak? I to faktycznie czuć. To jest bardzo ciekawe, bo można mieć dwa bardzo podobne noże, ale jednym się rzuca z lekkością, on się dużo łatwiej wbija, a inny mimo rzutu takiego samego ruchu ręką, no jest trochę trudniej, trzeba się bardziej napracować, tak? Więc ja mam też takie etapy, kiedy przypomnę sobie, o, mam taki nóż, dawno go nie używałam, więc biorę go wtedy ze sobą, rzucam nim trochę, muszę sobie przypomnieć na nowo, jak to szło, rzucać właśnie techniką, która jest do niego odpowiednia, bo niektórym jest łatwiej rzuca na cały obrót, innymi na pół, a innymi tylko na nogi. Także są takie etapy. Że coś nie ma, coś drugim. Ale ja to ciągle wracam do tych samych, do Glocków, więc na też będą Glocki, tak jak co roku zwykle, także... Już podjęłaś decyzję? Tak, podjęłam. Bo u nas to jest naprawdę długi proces decyzyjny, jakimi nożami rzucać na zawodach, bo na przykład te moje ulubione noże, to wcale nie znaczy, że to będą noże, którymi osiągnę najlepsze wyniki na zawodach, bo to, że mi się nimi rzuca najprzyjemniej, albo daną techniką najprzyjemniej, nie oznacza wcale, że najcelniej. U Kasi podobnie. Kasia zdecydowanie najchętniej rzuca w określonej kategorii. Swoją drogą w tej konkretnej kategorii to nawet miała dogrywkę z Gregorem Poprockim w swoim czasie. Mieli taką samą liczbę punktów. Gregor Poprocki jest wielokrotnym mistrzem świata w rzucaniu. Więc tutaj Kasia naprawdę bardzo fajnie sobie radzi, ale też co jakiś czas warto zmieniać, popróbować, a już jednak coś będzie lepiej działać. Warto poszukiwać cały czas. No ja myślałem z początku, że mówicie o tym znalezieniu noża, który będzie najbardziej odpowiadał, że to jest kwestia takiego mocno subiektywnego odczucia, ale teraz widzę, że to chodzi też o takie realne przełożenie na wyniki, tak, że rzuca się w taki sam sposób, ale celniej, tak? Tu wchodzi. I to wchodzi w grę, wiesz? Dlatego, że na przykład na zawodach często sprawdza się o wiele bardziej rzut na obrót. W momencie, kiedy na zawodach nie ma podziału na dobór techniki, to zwykle techniki obrotowe będą już po ustabilizowaniu. To znaczy, kiedy wiemy dokładnie z jakiej odległości, wiemy dokładnie jakim nożem, usztywnimy sobie technikę, bo rzuty obrotowe mają takie trzy główne filary. Trzy główne zmienne, które najwięcej tutaj zmieniają. Po pierwsze, dystans. Rzuty obrotowe są bardzo, bardzo zależne od dystansu. I nawet te 5 centymetrów często zmienia wszystko. Pół stopy to już bardzo dużo. Tak, pół stopy to potrafi zmienić zupełnie o 180 stopni moment uderzenia noża w cel. Ale kolejną zmienną, która jest zdecydowanie największym takim workiem, jest technika, czyli to, jak my rzucamy, w jaki sposób trzymamy nóż, w którym momencie go wypuszczamy, z jaką rotacją na biodrach, czy bez tej rotacji, czy angażujemy stawy od barku po nadgarstek, czy któryś z tych stawów usztywniamy.
tych zmiennych jest naprawdę dużo i te zmienne też trzeba usztywnić, to znaczy rzucać powtarzalnie w ten sam sposób, żeby rzut obrotowy był stabilny. Trzecią, ostatnią taką podstawową zmienną jest sam nóż, bo ważne, żeby ten komplet noży do zawodów był możliwie zbliżony. Niestety, nawet fabryczne noże często mają spore wahania. I w masie, w długości. Kiedyś ważyliśmy. Tak, ważyliśmy niektóre noże, stąd na naszym YouTubie Sztuka Rzucania znajdują się takie filmy też, kiedy właśnie mierzymy i rzucamy noże, mierzymy noże i ważymy noże, żeby dokładnie wiedzieć, jakie są różnice między nimi. Ostatnio taki film zrobiłem o noże Boker Zero 2, które udało mi się wycyganić od Gregora, który mi bardzo fajnie mi się rzuca obrotowo. Są to duże noże, bardzo fajnie zahartowane, tylko bardzo trudno dostępne w Polsce niestety. Ale można je ściągnąć właśnie poprzez eBay. Mhm. No i w moich egzemplarzach akurat te różnice między poszczególnymi nożami były minimalne, ale już różnice między wagą deklarowaną, masą deklarowaną przez producenta były znaczące, więc też oryginalnie. Ostatnio znajomy kupił komplet, nawet trochę więcej, bo kupił 4 Cold Steel LaFontaine Thrower, z takich bardzo ładnych noży, z bardzo ciekawą linią, raczej obrotowych, dosyć ciężkich, coś pomiędzy Kukri a Bowie. Mhm. I tam różnice między tymi nożami, jeżeli chodzi o masę, były ogromne. A bądź co bądź były to noże produkowane seryjnie, więc tutaj trzeba być ostrożnie. No, to potrafi trochę zmienić podczas rzucania. Ile trzeba trenować, żeby przyjechać na takie mistrzostwa, zawody i mieć w ogóle jakiekolwiek szanse? Wiesz co, to jest kwestia bardzo indywidualna, ponieważ są osoby, które przychodzą do nas na warsztaty i już po, nie wiem, pół godzinie, godzinie są w stanie w miarę powtarzalnie trafiać, nie wiem, 2 noże na 3, tak? Nawet czasem się zdarza 3 na 3 do celu. Natomiast są osoby, którym się bardzo ciężko im uzyskać taką powtarzalność, tak? Że, nie wiem, jesteśmy z nimi i oni trafiają, natomiast po chwili już niestety ten nóż się przestaje wbijać. Ciężko jest im zapamiętać, jak ułożyć tą rękę, w jaki sposób rzucić, z jaką siłą. I to jest, no mówię, to jest kwestia powtarzalności. Jeżeli ktoś jest w stanie sobie przetłumaczyć w głowie, jak to powinno wyglądać, skupić się na tym, to jest to im trochę łatwiej, tak? Tak się mówi, że niektórzy mają do tego talent, inni nie mają talentu. No tak jak ze wszystkim, tak? Wydaje mi się, że nawet jak z jazdą na rowerze, jeden spróbuje i już od razu jeździ, a inny będzie musiał się cały czas starać, pilnować i być czujnym, żeby to wychodziło. Mi się wydaje, że moim zdaniem najważniejszy jest czas poświęcony na to cykliczny, tak? To nie jest tak, że nauczysz się rzucać i już będziesz umiał na zawsze. Trzeba to ćwiczyć i lepiej jest ćwiczyć krócej, a częściej, niż ćwiczyć, nie wiem, raz na miesiąc przez cały dzień, tak? Bo to jednak no, jest kwestia pamięci mięśniowej. Trzeba wyrobić sobie ten ruch ręki i wtedy się po prostu czuje, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Natomiast robiąc to rzadko, nie jesteśmy w stanie tego wyćwiczyć. Za każdym razem trzeba zaczynać od nowa, trzeba sobie przypominać. Warto sobie też zapisywać, w jaki sposób się trzyma ten nóż. Czasem no, kwestia jest centymetra czy dwóch, tak? Czy ja go trzymam na końcu, czy ja go trzymam całą rękojeść, całą ręką, tak? Jak bardzo nim obracam, jak stoję, czy ruszam biodrem, czy nie. Jest dużo tych zmiennych, także no mówię, rzucać. Najlepiej mieć miejsce gdzieś niedaleko, idealnie mieć swój własny ogródek, tam sobie zrobić miejsce do rzucania. No i idealnie by było rzucać codziennie. Mamy nadzieję, że w przyszłości nam się to uda. Najlepsi miotacze właśnie mają zwykle rzutnie tuż przy domu albo nawet w mieszkaniach. Tak jak chociażby Tom, o którym wspomniałem, ma rzutnie również w mieszkaniu, po prostu w szafie ma cel. Otwierając szafę ma dzięki temu taki nożochwyt dookoła, dzięki temu te noże nie latają dookoła, nie kosztują do sufitu czy gdziekolwiek indziej. Tyle, że no, to już jest duże poświęcenie, na które myślę, że w większości z nas po prostu nie stać. No i też wiadomo, że im ktoś jest lepszy, tym będzie mniej tych sobie poszedł. Są osoby, które właściwie na 3 metry, na 5, na 7, już w takich typowych, klasycznych technikach praktycznie nie mają tych rykoszetów, tylko te noże się po prostu wbijają trochę bliżej środka albo trochę dalej. I tu jest kwestia już tylko dopracowania tej celności. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna przygodę, no to jednak rykoszety będą bardzo częste.
właśnie być o tyle niebezpieczne, że mogą właśnie uszkadzać rzeczy dookoła, stąd lokalizacja miejsca do rzucania jest bardzo ważna, żeby właśnie to było bezpieczne. Żeby rzucać tak, żeby ten rykoszet ani nie trafił nikogo, ani niczego, co można zepsuć. Chciałbym jeszcze na koniec wrócić do kwestii tych zawodów, tych mistrzostw, które organizujecie, bo wspomniałeś o Arturze Gregora Paprockiego. Czy właśnie będzie można tam spotkać jakieś osoby, które są mistrzami, zdobywcami nagród, oczywiście, znanymi osobistościami? Oczywiście, Gregor jak najbardziej będzie. W ogóle z Bractwa Sztyletu i Topora, dzięki temu, że mocno się również z nimi identyfikujemy, to będzie dużo osób. Będzie Gregor jak najbardziej. My z Kasią również mamy na koncie trochę pucharów. Może nie pierwsze miejsce, ze względu na to, że w Polsce te akurat są praktycznie zarezerwowane dla Gregora lub Janka Sokalskiego, ale drugie, trzecie się zdarzały. Więc że warto też wpaść po prostu, jeżeli nawet ktoś się nie czuje na siłach, żeby brać udział. Chociaż zachęcamy, bo to mówię, nie o to chodzi, żeby wygrać, chodzi o to, żeby się fajnie bawić też. Można bardzo dużo podejrzeć, można zobaczyć, jak rzuca ktoś, kto się na tym dużo lepiej zna i rzuca już kilkadziesiąt lat, tak? Można podpytać, zapytać, dużo też się dowiadujemy. My tak naprawdę dużo się dowiedzieliśmy jeżdżąc na zawody, tak? Bo nie było gdzie właściwie w Polsce uzyskać takich informacji. I dopiero jeżdżąc na zawody zaczęliśmy rozmawiać z osobami, które tam wygrywają i mają wysokie osiągi. Bardzo się z nimi zaprzyjaźniliśmy. I to jest też taka fajna społeczność, kiedy ktoś cię rozumie i podziela twoje zainteresowania, można o tym porozmawiać, wie o co ci chodzi i od razu łapie w lot, o czym ty mówisz, tak? Bardzo serdeczni ludzie też, więc to nie jest tak, że w momencie, kiedy wygrywają te zawody jedne, drugie, to zaraz zadzierają nosa. Nie, nie ma takiej rywalizacji u nas też wielkiej. Wszyscy się wspieramy, także jest wesoło. Zdecydowanie. Czyli to nie jest też tak, jak takie powszechne wyobrażenie, że jak ktoś rzuca nożami, to jest przestępcą? Na szczęście nie. Zdecydowanie. I z tym też właśnie staramy się możliwie minimalizować tego typu wizerunek, dlatego, że ludziom rzucanie nożami często kojarzy się właśnie z jakimiś rzezimieszkami albo w drugą stronę z jakimiś ninja. Nie, to może być normalny sport, taki sam jak strzelanie z łuku, czy wiatrówki, czy strzelectwo w ogóle. Jest to celność, kwestia jest kluczową, tutaj jest celność, mamy normalnie punktację. Jeżeli chodzi o tarczę, to sam środeczek liczymy jako 5 punktów, dalej 4, 3, 2, 1 i 0, w momencie kiedy wyjdzie poza okręgi. Tarcze mają średnicę 50 cm, więc typowo jak tarcze strzeleckie. Znowuż kolejne takie podobieństwo. Więc to jest sport i warto to traktować też jako sport. Oczywiście jakieś zastosowanie bojowe tutaj było wcześniej. Aktualnie bardzo niewiele osób traktuje to w tych kategoriach. Jeżeli traktują to w tych kategoriach, w porządku, ale no, my jednak staramy się, żeby to trzymać w kategoriach sportu, żeby właśnie nie kojarzyło się to ludziom negatywnie, bo nie warto. To może być naprawdę fajna i zabawa, fajny sport, fajna rekreacja, dlatego że nie trzeba zaraz tego robić na poziomie sportowym. Zawody, jeżdżenie na zawody wiele osób odstrasza ze względu na to, że boją się rywalizacji. Zupełnie niepotrzebnie, dlatego że na tych zawodach wcale nie chodzi o to, żeby właśnie, tak jak Kasia powiedziała, zaraz wygrywać te zawody. Chodzi o to, żeby poznać innych ludzi, zobaczyć inne podejście, nauczyć się wiele, popróbować również innych noży, zupełnie innych noży często, bo zawodnicy potrafią przywozić noże z różnych zawodów, czy to w innych krajach, czy naprawdę kosmicznych. Bardzo wiele osób robi same noże do rzucania dla siebie i nie tylko dla siebie, więc to też są inne podejścia, inne kształty, które warto wypróbować. Doskonałą okazją do tego, żeby wypróbować zarówno inne noże, jak i inne techniki, są właśnie zawody. Na pierwszych zawodach, na które pojechaliśmy, ja w końcu rzucałem nie swoimi nożami, nie swoimi technikami i na dystansie, z którego nigdy wcześniej nie rzucałem, bo jak pojechaliśmy na pierwsze zawody, myślałem sobie 7 metrów. Jej, w życiu nie rzucałem na 7 metrów. W ogóle miejsce, w którym rzucaliśmy, nie pozwalało na taki dystans, bo nie było tyle miejsca. Więc
moim sporym zaskoczeniem było, jak dzięki właśnie podpowiedziom, czy tych bardziej doświadczonych zawodników, jak wymieniony wcześniej Gregor Paprocki, Janusz Kups, czy Janek Sokalski, to udało mi się wtedy zdobyć brąz na 7 metrów. Mhm. A tutaj w okolicy gdzieś się odbywają jakieś takie mistrzostwa świata, w, nie wiem, w Polsce, czy gdzieś w sąsiednich krajach? Bardzo, bardzo. Były w Czechach, co najmniej dwa razy, w Rymarowie, w tamtejszym Western Clubie, i tam udało mi się również być, uczestniczyć w nich. Bardzo polecam. Rok temu były również w Wielkiej Brytanii. Ogólnie w Europie jest to bardziej popularne niż w Polsce. I jest więcej zarówno klubów, jak i miejsc do rzucania. U nas klubu jeszcze nie ma. My pomalutku nad tym pracujemy, właśnie, żeby rozwinąć coś takiego. Ale tak, w Polsce to jeszcze się rozwija, ale rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie nasza grupa, którą założyliśmy, która jest pierwszą i na razie chyba jedyną grupą na temat rzucania, taką ogólnopolską, czyli ta sztuka rzucania właśnie na Facebooku, założyliśmy ją w październiku 2016 roku i już ma ponad 1600 osób. Mhm. 1600 osób i ta liczba ciągle wzrasta, zwłaszcza przez ostatnią pandemię, a zainteresowanych rzucaniem z tymi przedmiotami. No to jest imponująca ilość, rzeczywiście. Staramy się właśnie również nakręcać, czy to różne nagrania takie, które pomagają nowym osobom właśnie w doborze noży, czy w doborze technik, właśnie tutoriale, czy to na rzut na pół obrotu, czy bez obrotu. Te tutoriale dzięki właśnie osobom, które dają nam informację zwrotną, czego w nich brakuje, cały czas edytujemy i przerabiamy tak, żeby mogły lepiej spełniać swój cel, lepiej pomagać ludziom właśnie zobaczyć, o co w tym chodzi, w momencie, kiedy nie są w stanie niestety do kogoś podjechać po prostu i się spotkać, bo żadne nagranie nie zastąpi tego, żeby się spotkać. Mhm. Zupełnie inna jakość. Nie wiem, czy wspominałeś o tym, że na grupie facebookowej jest ta mapa, na której można poszukać mapa osób. Może warto powiedzieć. Mapa Google'a. Jest to bardzo wartościowe narzędzie, dlatego że na tej mapce każda osoba może zaznaczyć swoje miejsce, gdzie rzuca, gdzie mieszka, pineską. I dzięki temu, jeżeli jest się nowym, właśnie w pierwszej kolejności warto sprawdzić tę mapkę. Zamiast kupować noże, zamiast inwestować w to pieniądze, warto zobaczyć, czy już ktoś w okolicy tego przypadkiem nie zrobił. I spróbować jego nożami, co warto kupić, zobaczyć, jak on rzuca, podpytać o techniki, podpytać lub podpatrzeć i popróbować wspólnie. Myślę, że jest to zawsze obopólna korzyść, że zawsze jest to korzyść i dla jednej osoby, i dla drugiej, no bo nie ma też sensu wszystko wymyślać koła na nowo. Mhm. To rozumiem, że ktoś, kto już się dodał do tej mapki, to jest wstępnie zainteresowany, żeby z kimś porzucać i tak. Można się odzywać. Tak jest. Tam jest również oznaczenie, jeżeli chodzi o kolory. Jest to wyjaśnione przy mapce, ja w tym momencie nie pamiętam, ale tam jest właśnie podział, czy ktoś jest w stanie ugościć kogoś również na rzucanie, czy tylko zaznacza swoją obecność w danym mieście. Czyli można też zaznaczyć, że w ogóle jest się i jest się zainteresowanym rzucaniem. Tak jest. Super. Tak jest. I to dużo ułatwia, dlatego że dzięki temu można właśnie się spotkać, nawet w momencie, kiedy na przykład ta technika bezobrotowa. Jak wspomniałem, mi zajęło to bardzo dużo czasu, naprawdę absurdalną ilość czasu, żeby ją opanować, dlatego że wtedy jeszcze po prostu nie znaliśmy nikogo, kto by rzucał. Ale w pewnym momencie razem z jeszcze jednym takim chłopaczkiem, żeśmy zaczęli obaj próbować i porównując właśnie do tych nielicznych nagrań, które wtedy były, mówić sobie nawzajem, co jest inaczej niż na nagraniach, które widzieliśmy. Dopiero potem pojawiły się osoby, które już faktycznie rzucały, ale w momencie, kiedy myśmy już zaczęli coś tam rzucać bezobrotowo. I zaczęło się to coraz bardziej rozwijać i coraz bardziej nam ułatwiać. I również dzięki temu ułatwiać nowym osobom, które przychodzą. Dzięki temu teraz te nowe osoby, w momencie, kiedy przychodzą czy do nas na warsztaty, czy po prostu porzucać z nami, od razu mają zupełnie inne możliwości, bo na wstępie tak naprawdę przeskakują przez ten okres tych pierwszych 3 lat dla nas.
Brzmi to wszystko super. Ja jestem mocno zainteresowany tym, żeby zacząć rzucać nożem. Mam nadzieję, że dzięki waszej grupie. Warto jeszcze dodać, też uda mi się. O samym miejscu, w którym my rzucamy teraz i w którym będą zawody, dlatego że jest to bardzo oryginalne miejsce. Wioska Żywej Archeologii, tak się nazywa, jest to w Warszawie, wcale nie na obrzeżach tak naprawdę, bo blisko centrum Wysockiego 11, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, można z metra dojechać jednym tramwajem albo jednym autobusem, więc wygodnie. Jest to takie miejsce, w którym 24 godziny na dobę, 365 dni w roku jest odtwarzanie bardzo, bardzo dawnej Warszawy. Tam przez cały czas jest nieustanna rekonstrukcja historyczna. Tam ludzie mieszkają, tam ludzie żyją. Tak jakby żyli te... Tam właśnie w okolicach Brudna i Targówka był gród kiedyś. Stąd nawet Brudno pod Grodzie jest taki obszar. I właśnie na tych podwalinach jest zbudowane tamto miejsce, w którym rzucamy. Tam bardzo wiele różnych imprez ma miejsce, chociażby wspomniane wcześniej niedzielne spotkania sparingowe. I ostatnio właśnie mieliśmy niedawno zlot grupy sparujemy.pl. Sparujemy to jest taka inicjatywa, która zrzesza grupy sparingowe non-profit. Więc też jeżeli ktoś nie jest z Warszawy albo dużo jeździ, to bardzo polecam właśnie zobaczyć sparujemy.pl, a nie tylko spotkania sparingowe.pl, które jest warszawskie. Na wiosce ostatnio były również koncerty. Tam jest też bardzo dużo takich inicjatyw związanych nie tylko z rekonstrukcją, ale również ze zwierzętami, bo na stałe są tam na przykład, jest tam pasieka z pszczelarstwem, są warsztaty z pszczelarstwa, są tam baranki, które robią zakosiarki również. Można je nakarmić marchewką. Kaczuszki uratowane, osierocone. Nawet sowa. Sowa, tak, więc też jest ciekawie. Jest tam na stałe warsztat kowalski z pełnowymiarową kuźnią pełnoprawną. Masę różnych warsztatów rzemieślniczych, więc jest to taka przestrzeń bardzo uniwersalna, gdzie przychodzą całe rodziny, również piknikowo bardziej, również z dziećmi, więc to wszystko się bardzo fajnie łączy i nie przeszkadza sobie. Jednocześnie może być rzucanie nożami i walka i jednocześnie mogą być spotkania na przykład urodziny dzieci w tym samym czasie, bardzo blisko siebie. Więc jeżeli chodzi właśnie o propagowanie, czy rzucania nożem, czy rzucania toporem, czy walki szeroko rozumianej jako czegoś niekojarzonego już wyłącznie z jakimś marginesem społecznym, to wioska robi naprawdę bardzo dobrą robotę. I naprawdę bardzo nam tutaj pomagają. No myślę, że takie miejsce też jest bardzo ważne, żeby mieć gdzie takie miejsce, gdzie takie inicjatywy mogą powstawać, bo to jest też bardzo trudne, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do trenowania takich rzeczy. My poszukiwaliśmy. Było kilka miejsc, które właśnie wykorzystywaliśmy. Na początku były to tereny bardziej leśne, później pole, mokotowskie, parki, tak. Natomiast no, teraz jesteśmy na wiosce, zobaczymy, co będzie dalej. Wioska daje nam też tę możliwość, której wcześniej nie mieliśmy, że właśnie możemy robić to bardziej w formie warsztatowej, bo jednak w momencie, kiedy rzucaliśmy, czy to w parku, czy to w lesie, to te cele musieliśmy ze sobą przywozić. A przywieźć ze sobą stelaż i talarek, no to nie jest łatwa sprawa, zwłaszcza na przykład rowerem, bo ja na przykład nie mam prawa jazdy i samochodu, więc no nie byłoby to łatwe, żeby zrobić to jakkolwiek inaczej. A dzięki wiosce, gdzie możemy to zostawić, gdzie wiemy, że jest to bezpieczne, że nikt tego nie ukradnie, co niestety się zdarzało, bo naprawdę straciliśmy już co najmniej 3 cele, bo po prostu zniknęły, to jest to naprawdę duża korzyść i fajna wartość dodana. Jest to też o tyle fajne, że nie przeszkadzamy nikomu. W momencie, kiedy rzucaliśmy w parku, no to zawsze to było, a to jakieś grupy, które szkolą psy, gdzie był konflikt interesów, bo na przykład ta pusta przestrzeń w parku, która byłaby dla nich bardzo wygodna do zagospodarowania. Ostatnio ciekawym trendem jest to, że w parku, w którym rzucaliśmy
i czasem jeszcze rzucamy, ale tak bardziej sporadycznie. Pojawili się młodzi ludzie, którzy grają w coś w rodzaju bóle, ale na butelki, więc coś dziwnego, szczerze powiedziawszy. Więc oryginalnie, ale przynajmniej nie siedzą cały czas w telefonach, prawda? Tak, tak. W każdym razie dużo się dzieje, dzieje się coraz więcej i dobrze, że są takie miejsca, które nam to ułatwiają też. Gdzie coś jeszcze chcielibyście dodać od siebie na temat mistrzostw? Zapraszamy jak najbardziej niezależnie od poziomu, dlatego że nawet jeżeli ktoś nie rzuca regularnie, nie rzuca jakoś bardzo w swoim mniemaniu dobrze, to zawsze może przyjść i po prostu się lepiej tego nauczyć. Nawet nie na zasadzie takiej, nawet niekoniecznie na zasadzie takiej, że zaraz złapie kogoś, kto będzie mu dokładnie tłumaczył krok po kroku, bo na to nie zawsze na zawodach jest czas, ale nawet widząc, jak ktoś rzuca, to już jest bardzo wartościowe. Więc nawet w momencie, kiedy zdaniem tej osoby nie rzuca dostatecznie, w cudzysłowie, żeby pojechać na zawody warto jechać. Bo tak jak mówiłem, ten przykład moich pierwszych zawodów w życiu, kiedy udało mi się zdobyć brąz, mimo że rzucałem nie swoimi nożami, nie swoimi technikami i na dystansie, na którym nigdy wcześniej nie rzucałem, to była właśnie tak naprawdę zasługa podpowiedzi, które otrzymałem w trakcie. I to podpowiedzi od osób, które jak najbardziej rzucały, od innych zawodników. Więc to też moim zdaniem dużo pokazuje. Że nie traktujemy wzajem siebie jako jakąś potencjalne zagrożenie, tylko po prostu chcemy rozwijać to. Rozwijać to nie tylko w Polsce, głównie w Polsce, ale też w ogóle sport sam w sobie. Tak, także zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Warszawy w przyszły weekend, czyli to jest 29 sierpnia. Tak jest. Godzina jest godzina. Mistrzostwa rzutu nożem i toporkiem w Warszawie. Myślę, że zaczniemy o 12, że do 12 będą zapisy właśnie. Czyli można po prostu przyjechać i zapisać się, że tak powiem, w dzień zawodów jeszcze. Można jak najbardziej. Najprawdopodobniej będą też ludzie, którzy będą sprzedawać swoje wyroby, jeżeli chodzi o noże i toporki, więc nawet jeżeli ktoś nie posiada, to będzie prawdopodobnie możliwość zakupu. Jak będzie z pożyczeniem, jeszcze nie wiem, bo to po prostu zależy od liczby osób i od naszych możliwości, ale też pewnie coś się da radę wymyśleć. Super. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy. Bardzo ciekawą. Dzięki. I jeszcze prawdopodobnie będziemy się jeszcze słyszeć kiedyś, mam nadzieję. Ja również. Bo mamy tutaj pewne tematy, które są interesujące. Także jeszcze tylko przypomnę, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o niedzielnych spotkaniach sparingowych, które również Artur z Tymkiem prowadzą w Wiosce Żywej Historii, tak to się nazywa? Wioska Żywej Archeologii. Wioska Żywej Archeologii. Niedzielne tak. Się naprawdę prowadzą same, wiesz? Bo tak. Niedzielne to jest inicjatywa, która jest stuprocentowo oddolna i tam to dzieje się samo. My i w poprzednim dowozimy sprzęt. W poprzednim odcinku była o tym mowa i była też mowa o tej stronie sparujemy.pl, tak? Czyli zrzeszeniu grup sparingowych z całej Polski. Tak jest, non-profit, dodajmy, non-profit. Non-profit. Bo to też jest ważne, że tu nie chodzi w tym momencie o to, żeby wyciągać od ludzi pieniądze, tylko chodzi o to, żeby po prostu wyciągać ludzi na sparing. Tak. Także dziękuję jeszcze raz. A widzów zapraszam. Zapraszam do odwiedzenia mistrzostw i do usłyszenia. I grupy Sztuka Rzucania. Niezależnie, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Na Facebooku mamy stronę i grupę. I tu zapraszamy jak najbardziej. Sztuka Rzucania, myślnik, nóż i tomahawk. Ja już się zapisałem. Super.